gorących źródeł malowniczą trasą jedziemy do Girokastry. Girokastra jest drugim obok Beratu albańskim miastem muzeum wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ze względu na położenie na zboczu góry często jest nazywana miastem tysiąca schodów. Liczy około 35 tysięcy mieszkańców. Miasto było bardzo zadbane w okresie komunistycznym, gdyż tutaj urodził się albański dyktator Enver Hoxha. Rękodzieła na płytkach łupku. Stromo wznoszącą się ulicą zmierzamy do leżącej nad miastem twierdzy. Pierwsze fortyfikacje powstały w XII wieku. Po zdobyciu przez Turków twierdza została rozbudowana w XV wieku, ale potem popadała w ruinę. Na początku XIX wieku została odbudowana przez Alego Paszę z Tepeleny. W twierdzy jest Muzeum Militariów. Włoski czołg z okresu I wojny światowej. Pomnik partyzanta. Twierdza góruje nad miastem. Duża część domów jest pokryta dachówkami z łupku, stąd Girokastra nazywana jest też Srebrnym miastem. Amerykański samolot zwiadowczy, który w 1957 roku awaryjnie wylądował na terytorium Albanii. W latach 30. ubiegłego wieku było tu więzienie. Po 1944 roku przetrzymywano w nim więźniów politycznych. Scena, na której odbywają się festiwale folklorystyczne. Widok z innego fragmentu murów na miasto i charakterystyczne dachy kryte łupkiem. Wieża zegarowa. Została wybudowana na początku XIX wieku. Legenda mówi, że jej dzwon słychać aż w Ioanninie w północno-zachodniej Grecji. Jedna z trzech bram prowadzących do twierdzy. Opuszczamy twierdzę i wracamy do miasta. Starówka jest dobrze przygotowana na przyjęcie turystów. Misie wiszą po to, by zbierać na siebie wszystkie złe spojrzenia kierowane na dom. Fragment murów twierdzy nad starówką. Nocujemy we współczesnej dzielnicy miasta. Stadion może pomieścić 8400 widzów. Do 2020 roku odbywały się na nim mecze albańskiej Superligi.